Witajcie! Dziś w odcinku przedstawimy Wam trochę tajemniczych nagrań i zdjęć. Wiele osób uważa, że przedstawiają one paranormalne, nadprzyrodzone zjawiska. Będą m.in. nagrania duchów, ale też świetlistego obiektu, który pojawia się na niebie. Będzie też niezwykłe ujęcie z Polski. Czy na Marszu Niepodległości objawiło się coś niesamowitego?
Przepowiednia Jana Pawła II ujawnia, co zaraz stanie się w Polsce. Link do filmu na ten temat w opisie. Dziś wielkie święto dla Polski. Otóż dziś rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy świętują fakt odzyskania wolności, więc nic dziwnego, że to święto kojarzy nam się głównie z zabawą, radością i szczęściem. Oczywiście teoretycznie powinno to być święto pełne radości, ale czy w tym roku jest podobnie? Jesteśmy po bardzo trudnych wydarzeniach. Nie tylko w kraju, ale i na świecie. Najpierw tajemnicze zaburzenie, które zatrzymało cały świat i sprawiło, że wielu z nas straciło życie, a nawet zdrowie. Często na skutek tego, że po prostu brakowało dostępu do służby zdrowia. Potem doszły mroczne wydarzenia wywołane przez Rosję. Poza tym coraz częstsze problemy z inflacją i wiele politycznych rozgrywek i niepewności. Czy więc pomimo tego wszystkiego powinniśmy się cieszyć Dniem Niepodległości? To oczywiście każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Ale tym bardziej warto wspomnieć o niezwykłym wydarzeniu, jakie miało miejsce w czasie jednego z marszów niepodległości. Przypadkowo zauważono tam nie jedną, a dwie tajemnicze istoty. Mogą to być jakieś symbole dla Polaków, ale mogą to być też jakieś paranormalne byty. W każdym razie, czy możemy tu mówić o przypadku? Kto wie, ale czy na jednym ujęciu można uchwycić aż dwa niezwykłe przypadki? To naprawdę niesamowite. Oczywiście wzbudziło to wiele spekulacji. Niektórzy sądzą, że to duchy, ale są i tacy, którzy uważają, że jakieś istoty z góry dają nam znak, na przykład Bóg, bogowie, albo inne istoty czuwające nad światem. W każdym razie na Marszu Niepodległości w 2018 roku zauważono dwa dziwne zjawiska. Jednego z polityków polskich i działaczy, czyli Józefa Piłsudskiego. Jego twarz zauważono na marszu, ale to nie wszystko, bo gdy się przypatrzymy, zauważymy zwierzę z godła Polski, czyli orła. Przepowiednia Jana Pawła II ujawnia, co zaraz stanie się w Polsce. Link do filmu na ten temat w opisie.